Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem Ci, jak zbudować silny charakter z kobietami. I naprawdę będzie to, myślę, bardzo dla Ciebie pouczające wideo, bo Ci opowiem, jak to się odbywa na poziomie przeciętnej osoby. Zazwyczaj na początku unikasz tego, żeby podchodzić do kobiet, ale jak unikasz tego uczucia stresu, dyskomfortu, to tym bardziej tracisz pewność siebie i tym bardziej będziesz nie podchodził i tym bardziej tracisz pewność siebie. Tak to właśnie działa. Pewność siebie jesteś w stanie zbudować poprzez działanie. Działanie powoduje, że jesteś pewniejszy siebie. I może miałeś lekcje w szkole czy tam na studiach, jak siadałeś w ostatnim rzędzie, zawsze w klasie, to nigdy nie budowałeś tej pewności siebie, no bo unikałeś kontaktu z prowadzącym, wstydziłeś się, krępowałeś, czułeś się niegodny i poprzez to dalej kultywowałeś sobie tą niską samoocenę i niską pewność siebie. Więc co Ci polecę, żeby zdobyć tą pewność siebie i żeby zbudować silny, naprawdę pociągający kobiety charakter? Pierwsza sprawa, naucz się przemawiać publicznie. Załóżmy, że siedzisz w szkole, w klasie, gdzieś tam poszedłeś na jakieś szkolenie. Nie bój się usiąść jak najbliżej prowadzącego. Zadawaj mu pytania, patrz prosto w oczy, uśmiechaj się, nie unikaj kontaktu wzrokowego. To wszystko spowoduje, że może na początku będziesz zestresowany, ale parę takich sytuacji i zauważysz, że jesteś zupełnie inną osobą. Jesteś dużo bardziej pewny siebie. Jakby patrzenie komuś prosto w oczy jest dla Ciebie takim nawykiem, że jest zupełnie naturalne. I to wszystko tak samo przekłada się na kobiety, bo ta pewność siebie jest naprawdę na wysokim poziomie i z siebie to promieniuje, to widać. Ale jeśli Ty na każdym etapie swojego życia unikasz tego stresu, tak, unikasz tego dyskomfortu, mówisz sobie nie będę zabierał głosu, jak siedzę na jakiejś sali czy na jakimś zebraniu, bo ja się krępuję, ja się wstydzę, ktoś się ze mnie będzie śmiał. Widzisz? Wszyscy ludzie, którzy siedzą zazwyczaj na tej sali, na której chcesz przemówić, to są takie same osoby jak ja czy ty. I one też się boją przemówić, ale to jest właśnie ta umiejętność liderów i osób, które mają silny charakter, że pomimo tego potrafią wyskoczyć z tłumu i powiedzieć: hej, mam pytanie, uśmiechnąć się. I to spowoduje, że budujesz pewność siebie. Pewność siebie to nie jest umiejętność, z którą się rodzimy. Ja się nie urodziłem pewny siebie. Ja byłem strasznie nieśmiałym facetem. Jakbym kiedyś nagrywał tego typu filmy, to chyba bym zemdlał z wrażenia, bo byłoby to dla mnie takie wyzwanie. Gdzieś tu ludzie chodzą, samochody jeżdżą. Boże, ktoś mnie zobaczy, będą się ze mnie śmiali. Ale ja tą pewność siebie nabyłem poprzez odpowiedni trening, tak? Poprzez interakcje z ludźmi, poprzez kręcenie tego typu filmów, poprzez też, jak byłem kiedyś młodszy, poznawanie dużej ilości kobiet. I to wszystko sprawiło, że zbudowałem tą pewność siebie. Bałem się, stresowałem się, myślałem, że wyjdę na głupka. A pomimo tego ja to robiłem. I jak będziesz robił codziennie rzeczy, których się boisz, no to nie ma siły. Ty prędzej czy później staniesz się pewny siebie. Ale jeśli ty bronisz siebie przed właśnie działaniem, podejmowaniem akcji, choćby nawet uśmiechaniem się do dziewczyn na ulicy, czy zagadywaniem gdzieś tam na ulicy, to ty nie budujesz pewności siebie, tylko budujesz w sobie jeszcze większą frustrację, być może złość. Zrzucasz winę na kobiety, że to jest ich wina, że ty sobie nie możesz poznać dziewczyny. Pomyśl o tym w ten sposób. Pewność siebie to nie jest coś, z czym się rodzimy. Pewność siebie wyrabiasz poprzez swoje życie. I zobacz, że osoby, które szybciej poszły do pierwszej pracy, które szybciej miały kontakt z rówieśnikami, to są osoby, które są mniej introwertyczne, bardziej potrafią rozmawiać z ludźmi i ponieważ mają też lepsze kontakty z ludźmi, lepiej są w stanie nawet zagadywać dziewczyny czy poznawać kobiety. Także skończ z wymówkami, bo pewność siebie to nie jest coś, z czym się rodzisz, z czym przychodzisz na świat. To nie jest coś genetycznego, że ty genetycznie jesteś super pewny siebie. Moim zdaniem pewność siebie to jest cecha, którą się wyrabia podczas, w trakcie swojego życia. I osoby, osobniki, które podchodzą do stresujących sytuacji w taki sposób, że ja sobie z tym poradzę, ja to zrobię, mi się to uda, ja poznam tą Kaśkę, ja do niej zagadam, ja nie zwracam uwagi na jej reakcję. To są osoby, osobniki, które budują silny charakter, właśnie ugruntowany na pewności siebie, osiągają sukces nie tylko w życiu, ale też w kontaktach z kobietami. I podstawa to, tak jak mówię, wiara w siebie, pewność siebie. Od tej pory umówmy się tak, że po obejrzeniu tego wideo, jak masz dzisiaj jakąś trudną sytuację, wstydzisz się zadzwonić, nie wiem, do swojego profesora na studiach, żeby o coś zapytać, wstydzisz się, być może miałeś jakąś sytuację stresującą, że musiałeś pójść osobiście na przykład do wójta gminy, bo rozwaliłeś sobie samochód, pójdź i to zrób. Dlaczego? Bo znowu, to jest dla Ciebie stresująca sytuacja, dyskomfortowa, ale jak takie sytuacje będziesz robił systematycznie, zbudujesz silny charakter, zbudujesz taką naprawdę promieniującą z Ciebie
pewność siebie. Jakie rady Ci jeszcze mogę dać odnośnie pewności siebie i co gdzieś tam sprawdziłem na własnym przykładzie? Pewność siebie działa w taki sposób, że jeśli zachowujesz się jak pewna siebie osoba, jeśli chodzi o mowę ciała, to faktycznie tak się poczujesz, czyli jak się rozłożysz, zajmiesz swoim ciałem dużą powierzchnię, będziesz gestykulował w pewny siebie sposób, tak jak ja tutaj na filmie, to poczujesz się w pewny siebie sposób. I to działa. Sprawdź sobie to. Jak czujesz się skrępowany, zacznij się poruszać, zachowywać jak osoba, która jest nieskrępowana, która jest niczym niewzruszona, która jest zdecydowana. Twoja mowa ciała wtedy jakby na poziomie podświadomym zakotwiczy Ci, że jesteś pewny siebie. No i oczywiście potem, im częściej będziesz to robił, ten przejaw pewności siebie będzie większy. I to jest też taki trik, który ja kiedyś wykorzystywałem, kiedy się stresowałem, rozmawiać z ludźmi, poznawać kobiety. Starałem się właśnie tak wykorzystywać swoją mowę ciała, żeby wyglądać na dużo bardziej pewnego siebie. Łopatki do tyłu, uśmiech, gestykulowałem w pewny siebie sposób. Na dziewczyny to działało, ale jeśli nie gestykulowałem też w taki sposób dosyć energiczny, też one często traciły ochotę i nie do końca czasem to wychodziło. Przemyśl to, co powiedziałem, zostaw łapkę do góry. Zostały mi ostatnie miejsca na szkolenie sylwestrowe 27-29 grudnia w Krakowie. Możesz przyjechać, nauczyć się, jak poznawać dziewczyny. Myślę, że jest to zdecydowanie najlepsza opcja dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się poznawać kobiety jeszcze w tym roku i zacząć cały nowy rok w zupełnie inny sposób, tak, że będziesz dużo bardziej atrakcyjny dla kobiet, staniesz się facetem, na którego kobiety zupełnie inaczej patrzą, Twoi znajomi, Twoi koledzy zobaczą, że masz fajną dziewczynę. Możesz to zrobić jeszcze w tym roku. Zapraszam na szkolenie do Krakowa 27-29 grudnia, gdzie nauczę Cię całej wiedzy na temat poznawania kobiet na ulicy, jak się z nimi umawiać, w różnych sytuacjach, gdzie poznajesz kobiety, które siedzą w kawiarni, stoją na przystanku autobusowym. Tego wszystkiego Cię nauczę. Jeśli chcesz nabyć tej wyjątkowej umiejętności, która całkowicie zmieni Twoje życie, przyjedź do Krakowa, napisz do mnie tutaj na frywolny@uwodzeniewdzień.pl. Sam zobaczysz, to jest szkolenie, które obiecuję zmieni Twoje życie. Miałem tyle osób już na szkoleniu, które korzystały z tej nauki podchodzenia do kobiet i ciągle się na nowo zaskakuje. Ostatnio nawet miałem chłopaka, który nie był zbytnio przystojny. Poznał 15 dziewczyn już w pierwszym dniu szkolenia, umówił się z nimi na jakąś kawę, herbatę i Ty też możesz to zrobić, pod warunkiem, że chcesz. Decyzja jest Twoja, wiesz jak do mnie napisać, wiesz jak się skontaktować. Możesz też skorzystać z linka pod spodem i wtedy widzimy się w Krakowie i zupełnie zobaczysz, nabędziesz innego podejścia do kobiet, do rozmowy z dziewczynami, poczujesz się na luzie, usuniemy strach przed podejściem. Sam zobaczysz, ile to jest warte. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!